Witajcie dziewczyny, dzisiaj mam kolejny odcinek serii Test na żywo. Jak widzicie, nie mam na sobie podkładu, a to dlatego, że właśnie ten produkt będziemy testować. Mam tutaj coś kultowego i jest to podkład z firmy Bourjois Healthy Mix. Wiem, że jest bardzo popularny i wiele youtuberek go pokazuje. Stwierdziłam, że właśnie dlatego warto zebrać te informacje o tym podkładzie w całość, zrobić taki jeden filmik i pokazać, jak on wygląda na twarzy, jak się utrzymuje, jak wygląda po kilku godzinach, co o nim myślę. Także zapraszam Was na test. Teraz zaaplikuję pompkę podkładu na wierzch dłoni i będę go nakładać na twarz gąbeczką Beauty Blender. Jest to mój ulubiony sposób nakładania podkładów, dzięki temu właśnie nie zadzieram tych skórek na twarzy, mogę go ładnie wklepać i on się dobrze na pewno wtopi. Biorę odrobinę, jedną pompeczkę na skórę, lusterko i nakładamy. Powiem Wam teraz, że moja skóra jest sucha i wymagająca, a to pewnie dlatego, że domaga się po prostu wiosny i dzieje się z nią coś niedobrego. Naprawdę mam dużo, dużo przebarwień. Ale ten podkład na szczęście może je troszkę ukryć. Jest to produkt średnio kryjący, ale przyjemny dla naszej buzi, ładnie pachnie. Tak, ładnie pachnie. Takimi owocami troszeczkę. Widzicie, jedna pompka mi nie starcza, także dokładam drugą, wierzch dłoni i wklepuję dalej. Zostało mi już tylko czoło i troszkę szyja. Nałożony i możecie zobaczyć, że troszkę mi te zaczerwienienia zostały, nie przykrył wszystkiego. Jest to podkład o średnim kryciu w stronę bardziej minimalnego. Nie jest to podkład na pewno bardzo mocno kryjący. Tutaj właśnie, jak Wam powiedziałam, mam te suche takie placki. I to mi niestety uwydatnił. Nie wiem, co się kompletnie mi dzieje właśnie tutaj ze skórą, ale no niestety, mimo nałożenia kremu przed podkładem, jak to zwykle robię, no nie sprawdził się aż tak dobrze. Jest on, ten podkład w teorii podkładem nawilżającym, delikatnie nawilżającym, bo to nie jest jakieś super nawilżenie, jakie powinien dawać, ale jednak liczyłam na coś więcej, szczerze Wam powiem. I przez ostatnie tygodnie, jak go używam, to szczerze mówiąc jest coraz gorzej. Wiem, że jest wiele fanek tego podkładu. Też byłam jedną z nich, ale od jakiegoś czasu po prostu się przestaliśmy lubić. Nie wiem, czy po prostu moja skóra w jakikolwiek sposób się przyzwyczaiła do tego podkładu, czy co się dzieje. Ale niestety w zimie się nie za bardzo sprawdza. Używałam go także chyba w zeszłym roku, okolice tam czerwca, maja, i było całkiem ok, było fajnie, naprawdę fajnie on się sprawdza, dlatego kupiłam po raz drugi, ale na zimę na pewno go nie polecam, bo uwydatnia te suche skórki. Kolor jest fajny, ładnie mi się ujednolicił ze skórą, jak możecie zobaczyć. Wygląda całkiem dobrze. I teraz co? Teraz nałożę cały makijaż i zobaczymy, co o tym podkładzie mówi produkt. I przejdźmy teraz do opisu produktu. Podkład Healthy Mix idzie jeszcze dalej. 70% więcej blasku, rozświetlona i odnalicona cera do 16 godzin. W to na pewno nie uwierzę. Dzięki formule wzbogaconej w ekstraktu z owoców, morela zapewnia blask, melon zapewnia nawilżenie, jabłko przedłuża młodość skóry. Wzbogacone krystaliczne pigmentu i jednolica cery, rozświetlając ją od wewnątrz. Cera jest pięknie rozświetlona i nawilżona przez 8 godzin. Nie nawilża aż tak bardzo, jest delikatnie rozświetlona, ale to też rozświetlenie to nie jest jakieś, nie wiadomo, takie boom, że
W ogóle wszyscy wam mówią, ale fajnie dziś wyglądasz, masz tak rozświetloną, na pewno się wyspałaś. Nie, 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 to nic takiego. Delikatna i świeża tekstura, niesłychanie łatwo wtapia się w skórę, ładnie wtapia się w skórę, to fakt. Nie pozostawia śladów na skórze, efekt zdrowa i naturalnie piękna cera. Skutecznie jest zaakceptowana przez konsumentki. Cera jest perfekcyjnie wyliczona, świeci się dzieje, to już nie zatyka porów, nie podrażnia. Nie podrażnia, to fakt. Nie zatyka porów, no po nim nie wyskakują mi jakieś krostki, także moja skóra dość dobrze się z nim dogaduje. I cena jest dość niewielka, niewielka, 30 ml, koszt jest około 50 zł, ale można kupić ten podkład na promocji. Na przykład w Rossmanie, jak macie minus 51%, to bardzo fajnie jest po niego sięgnąć, bo wtedy się opłaca, można wypróbować coś nowego. Wiem, że Bourjois ma w swojej ofercie nowy podkład i na pewno będę go chciała przetestować również, ale dzisiaj skupmy się na tym Healthy Mix. Fajne jest to, że ten podkład ma kompletnie beżowe tony. Tutaj nie ma w ogóle, widzicie, tutaj nie ma różu, także nie wyglądamy jak świnka. Bardzo fajnie właśnie wygląda. Ładny, ładny beż. Teraz muszę się wytrzeć. Tak, ujednolica się właśnie ze skórą, wtapia się. No, także ja jestem do niego tak, powiem wam, 70-60% przekonana. Dobry jest na co dzień, tak od poniedziałku do piątku, jak idziemy do pracy i nie mamy większych problemów ze skórą. Dobry jest dla skóry normalnej, nie za bardzo przesuszonej, nie przetłuszczającej się, bo jak będziecie mogli zobaczyć po kilku godzinach, ta skóra będzie się świecić. Używam tego podkładu już od dawna i wiem właśnie, co się dzieje po kilku godzinach. Warto zaopatrzyć się wtedy w bibułki matujące, ale to, że nasza skóra nie jest tak przeciążona, że cały czas oddycha, to jest na pewno wielki, wielki plus. I przy demakijażu też łatwo właśnie zmyć ten produkt z twarzy. Myślę, że to tyle, co chciałam powiedzieć o tym podkładzie i zobaczymy się za kilka godzin. Pokażę wam, jak wygląda właśnie, czy się nie ściera i co się tam będzie działo. Także do zobaczenia później. Ok, kochane, minęło około 5-4 godziny od nałożenia tego podkładu, od nałożenia makijażu i przychodzę do was teraz z podsumowaniem. Jak możecie zobaczyć, skóra już zaczyna się powoli błyszczeć, szczególnie tutaj w strefie T, na czubku nosa i tutaj na brodzie. Jeśli chodzi o tą suchość, to tak nieprzyjemnie ta skóra się ściągnęła. I teraz, co mogę wam powiedzieć o tym podkładzie Bourjois Healthy Mix? Dla kogo myślę, on by był najlepszy? Wydaje mi się, że będę z jego zadowolona dziewczyny ze skórą normalną. Wiecie, nie za bardzo przesuszającą się, nie za bardzo tłustą. Jest to delikatny podkład, średnio kryjący. Taki dzienny, do stosowania właśnie na dzień, do szkoły czy do pracy. Jak chcecie coś ukryć, ale nie chcecie mieć na twarzy maski, nie chcecie tej skóry przeciążyć czy sprawić, że będzie ona aż tak obciążona i przykryta tymi wszystkimi produktami. Na pewno jest to kultowy produkt, u wielu ludzi się sprawdza, wiele dziewczyn je chwali. I fajne jest to, że ma szeroką gamę kolorystyczną, bo ja mam numerek 51, to jest najjaśniejszy. Może nie dla bladziochów, bo kolor 51 to jest chyba najjaśniejszy kolor, ale są o wiele ciemniejsze. Mamy chyba przekrój do 56, ale mogę się tutaj akurat mylić. Koszt, jeśli kupicie w promocji lub w sklepach internetowych, to jest nieduży w porównaniu z tymi produktami np. Maybelline czy Rimmel, a wydaje mi się, że jednak firma Bourjois jest troszkę lepsza, troszkę fajniejsza. Zapach jest fajny, opakowanie przyjemne, dobrze się to używa. Właśnie ładne jest to opakowanie, mamy tutaj pompkę, nic się nie wylewa. Opakowanie, ta pompka dozuje wystarczającą ilość produktu. Jak widzieliście, ja zużyłam dwie pompki na pokrycie całej twarzy i tutaj okolice szyi, żeby mi się tutaj nic nie odcinało. Ja stosuję ten
podkład właśnie tak do pracy, kiedy mi się śpieszy, kiedy nie mam aż tylu nieprzyjaciół do zakrycia. Jestem z niego w miarę zadowolona, będę na pewno szukać innych fajnych drogeryjnych produktów. Nie jest on zły, nie jest on jakiś super, to jest taki przeciętny według mnie podkład, który sprawdzi się u wielu, wielu osób, ale nie jest to nic wybitnie dobrego. Jak widzicie, skóra właśnie zaczyna się świecić i już teraz by wymagała tego, aby przyłożyć tą bibułkę matującą, aby delikatnie drować tą twarz. Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Ściskam Was gorąco, trzymajcie się kochani i do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Pa, pa!